W niedzielne popołudnie 8 września Łada 1945 Biłgoraj podejmowała na własnym boisku Powiślaka Końskowola w ramach spotkań 6 kolejki 4 ligi. Mimo że goście po rozegraniu 5 meczów byli w tabeli wyżej od Biłgorajan, to jednak nie przystępowali do spotkania w roli zdecydowanego faworyta. 2 poprzednie mecze między Ładą a Powiślakiem zakończyły się odpowiednio wygraną piłkarzy z Końskowoli, a ostatni remisem. Piłkarze Bartłomieja Kowalika liczyli z pewnością przed spotkaniem 6 kolejki tej rundy, że uda im się zrehabilitować za porażkę 0-3 z Unią Chrubieszów. Jednak już pierwsza połowa pokazała, że łatwo nie będzie. W pierwszej części gry nie padł żaden gol, chociaż obie drużyny szukały okazji do ataku. Nie potrafiły jednak zamienić strzału na bramkę i do przerwy utrzymywał się remis 0-0. Druga połowa rozpoczęła się dla Łady fatalnie. W 53. minucie w polu karnym Biłgorajan sfaulowany został Marcin Gil, a arbiter główny wskazał na rzut karny. Jedenastkę wykonał Damian Koprucha, jeden z czołowych strzelców Powiślaka. I tym razem nie zawiódł swoich kolegów, pewnie zdobywając bramkę i wyprowadzając gości na 1-0. Radość Powiślaka nie trwała jednak długo, bo już 5 minut później Łada doprowadziła do wyrównania. W 58. minucie gry po dośrodkowaniu w pole karne piłka minęła bramkarza Powiślaka i do pustej bramki strzelił Patryk Dorosz. Wynik 1-1 utrzymywał się niemal do końca meczu i kiedy już wydawało się, że drużyny dopiszą do ligowego konta po jednym punkcie, w 89. minucie Łada straciła bramkę, która przesądziła, jak się potem okazało, o porażce. Minutę przed końcem gry strzałem z lewej nogi drugiego gola dla Powiślaka zdobył Damian Koprucha. Sędzia do regulaminowego czasu gry doliczył jeszcze 6 minut, ale Łada nie zdołała już doprowadzić do remisu. W dodatku kończyła mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla jednego z zawodników. Porażka 1-2 sprawiła, że po 6 rozegranych meczach Łada 1945 Biłgoraj okupuje jedno z ostatnich miejsc w tabeli. Jest 14, a za nią jedynie Kryształ Werbkowice i Kłos Chełm. Liderem pozostaje Lewart Lubartów, który jako jedyny w lidze nie przegrał jak dotąd w tej rundzie ani jednego meczu. Kolejnym rywalem Łady będą Orlęta Łuków, a mecz zostanie rozegrany 14 września na boisku gości. Każdego roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza całe rodziny na 3-dniowe Święto Sportu. Miniony weekend to kolejna odsłona zmagań sportowych. Początek to piątek, godzina 18. Wtedy do gry przystąpili siatkarze, rozgrywając swoje spotkania w ramach 9. już nocnego turnieju siatkówki o Puchar Dyrektora OSI. Do turnieju siatkówki przystąpiło 10 ekip. Wiem, że rozgrywki trwały do późnych godzin wieczornych. Skończyły się około godziny 1 nad ranem. Natomiast pierwsze miejsce zajęła drużyna z Adamówki, mam ściągawkę, przygotowałem sobie z Adamówki. Drugie miejsce drużyna z Przeworska, trzecie Akston Zamość, na czwartym miejscu ekipa z Cieszanowa. Najlepsi gracze to Marcin Bujak, Bartek Uchman, Michał Klimczak czy Łukasz Pracało. Słoneczna sobota pozwoliła zrealizować wszystkie zaplanowane na ten dzień przedsięwzięcia skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Od godzin porannych na kortach OSIR-u rozgrywane były mecze tenisowe. W ramach tych dni organizowanych przez OSIR Dni Sportu co roku organizuje turniej tenisa dla zawodników z terenu Biłgorajszczyzny, z powiatu Biłgoraj. W tym roku jest 10 chłopaków, jest nas 10. Gramy w 2 grupach po 5. Po 5 osób i gra się każdy z każdym w grupie i pierwszych 2 będą grali w półfinałach na krzyż o wejście do finału i potem będzie finał. Pierwsze miejsce to zwycięstwo Filipa Chudego, drugi był Dawid Giełczyk, trzeci Maksymilian Wachowicz, a czwarte miejsce przypadło Pawłowi Zaniowi. Sobota to też święto piłki nożnej. Na boiskach zaprezentowali się piłkarze grup młodzieżowych Łady Biłgoraj i OSIR-u Biłgoraj. Od wczesnych godzin porannych, od godziny tutaj 10 rozpoczęliśmy mecze szkółki piłkarskiej OSIR. Pierwszy mecz młodzik młodszy, podopieczny Grzesia Wizła, no niestety ulegli hetmanowi Zamość 1-3, natomiast podopieczni Artura Parzycha, młodzik starszy, zremisował z drużyną APTO Biała Podlaska 2-2, bo bardzo zacięty, emocjonujący meczu.
i bardzo dobrej drugiej połowie, także cieszymy się, że ta ekipa walczy w tej ścisłej czołówce wojewódzkiej ligi. Mamy nadzieję, że w końcu zdobędą 3 oczka, mamy nadzieję, że ta drużyna będzie się pnęła i będą dzieciaki swoje umiejętności piłkarskie rozwijały, trzymamy kciuki za nich. Natomiast też rozgrywki rozgrywała na głównej płycie Łada Biłgora, junior starszy, wygrali z Wisły Puławy 3-2. Bardzo serdecznie gratulujemy juniorom starszym. Mecz młodszych juniorów trwa. Niestety juniorzy młodsi przegrali swój mecz 0-7. W tym samym czasie na skateparku odbywały się warsztaty z jazdy na hulajnodze. Kilkunastu uczestników zostało podzielonych na dwie grupy, początkujących i zaawansowanych. W grupie podstawowej ćwiczyliśmy tail whipa, czyli obrót 360 podestem hulajnogi. A w grupie zaawansowanej chłopaki pewnie będą chcieli jakieś spersonalizowane triczki, więc zobaczymy, co będą chcieli po prostu. Sam jeszcze nie wiem. W sobotnie popołudnie nie mogło zabraknąć zawodów lekkoatletycznych, zarówno dla tych najmłodszych od 5 roku życia, jak i dla nastolatków. Przygotowane zostały 3 konkurencje. Jest to pierwsza konkurencja 60 metrów dla 4 kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Druga konkurencja jest to bieg z przeszkodami i tu w dniu dzisiejszym nasi biegacze mogą się sprawdzić wydolnościowo na 2 dystansach. Dla grupy 5-6 lat, 7-8 jest 1 pełne okrążenie, dla starszych już niestety są 2 okrążenia z przeszkodami. Ostatnia konkurencja to jest skok z miejsca, tak wiem, że każdy sprawdzi, kto ma najsilniejsze nogi w dniu dzisiejszym. To nie jest tylko dla zawodników już trenujących lekkoatletykę w szkółce czy uczących się w szkołach, to jest dla wszystkich, każdy może sprawdzić swoje umiejętności na różnych konkurencjach. Jeżeli się zakocha w lekkiej, jak najbardziej zapraszamy na treningi lekkoatletyczne, które się odbywają na naszych obiektach. Mamy przepiękny stadion, przepiękny ośrodek, tak wiem, że warto rozwijać własny talent. Czerniowe Święto Sportu zakończył piłkarski mecz Old Boyów Łady Biłgora i pamięci Andrzeja Misia z reprezentacją Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Jak co roku, tak i tym razem dla wszystkich uczestników przewidziane były nagrody i medale. W niedzielę 8 września odbyła się 12. edycja ogólnopolskiego roztoczańskiego rajdu rowerowego Jastrzębia Zdebrz. W tym roku jego uczestnicy wyruszali z 11 miejsc, by spotkać się na wspólnej mecie w Buczynie koło Smorynia. W rajdzie wzięło udział kilkuset rowerzystów z całej Polski. Jego cel pozostaje niezmienny od kilkunastu już lat. Popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu Zachodnim, promocja wschodniego szlaku rowerowego Green Velo oraz integracja lokalnej społeczności, stowarzyszeń, instytucji samorządowych, lokalnych firm i przedsiębiorców wspierających aktywne formy wypoczynku, a także ochronę przyrody. W tym roku rowerzyści przy okazji rajdu wspominali też bardzo ważną postać dla tej części Roztocza, która przyczyniła się do rozwoju badań etnograficznych, czyli postać Jana Branta. Rajd był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Burmistrza Frampola i Wójta Gminy Księżpol. Firma Model Opakowania zaprosiła po raz kolejny wszystkich chętnych do udziału w rajdzie rowerowym. Była to już jego 12. edycja i miała charakter charytatywny. Jego uczestnicy jechali dla Hani Bogdanowicz, Liliany Fiedorek i Ksawerego Sędłaka, a fundusze zebrane podczas imprezy zostaną przekazane na ich leczenie i rehabilitację. Rajd przebiegał 2 trasami, dla rodzin około 20-kilometrową i dla dzieci 10-kilometrową. Każdy rowerzysta mógł liczyć na ciepły posiłek, wziąć udział w grach i zabawach oraz loterii, by wspomóc chore dzieci. Cała wyprawa zakończyła się wspólnym piknikiem nad rzeczą. 8 września w niedzielę w Białymstoku najlepsi młodzi lekkoatleci z województw lubelskiego i podlaskiego rywalizowali w międzywojewódzkich mistrzostwach do lat 16 w lekkiej atletyce. W reprezentacji Lubelszczyzny startowała 4-osobowa ekipa biłgorajskiego Znicza. Kolejny sukces w zawodach tej rangi po wiosennym zwycięstwie w biegach przełajowych w Siemiatyczach odniosła Oliwia Hałka, zdecydowanie wygrywając wyścig na 2000 metrów z czasem 6 minut i 57 sekund. Całe podium na tym dystansie dla lubelskiego, bo druga była Sandra Bęsiuk z Unii Hrubieszów, trzecia Weronika Urban z Agrosu Chełm. Udane starty zaliczyły również Justyna Madej, czwarta w biegu na 1000 metrów oraz Milena Brodzia, która była piąta na 600 metrów i ustanowiła przy okazji rekord życiowy minuta 48 sekund.
Borykający się z problemami zdrowotnymi Adrian Bazan zajął 7 miejsce w skoku dal, skoczył 5 metrów i 22 cm. Oliwia Hałka tym samym zakwalifikowała się do startu w Mistrzostwach Polski do lat 16, które odbędą się w Tarnowie w dniach od 21 do 22 września. 14 września w sobotę startuje amatorska liga piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj. Pierwsza kolejka sezonu 2019-2020 zostanie rozegrana w sobotę. Do rozgrywek w obecnym sezonie zgłosiło się 7 drużyn. Będą rywalizować w systemie każdy z każdym, zostaną rozegrane 2 rundy, jesienna i wiosenna. W tym roku będą rywalizować zespoły 100% Blokersi, Załadunek Team Biłgoraj, FC Bażant, OKS Sitarska, Galacticos, RWKS Sparta Biłgoraj i Spartacus Team. W niedzielę 22 września nad biłgorajskim zalewem Bojary odbędą się zawody wędkarskie o puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zawody rozpoczną się o godzinie 8 i zostaną rozegrane jako jednoturowe na przestrzeni 3 godzin w dwóch kategoriach wiekowych – seniorzy i juniorzy. Do udziału w zawodach zapraszamy wędkarzy z Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego, członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Dla zwycięzców jak co roku przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, w tym nagroda specjalna za najdłuższą rybę zawodów. Główni organizatorzy to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, koło Polskiego Związku Wędkarskiego Biłgoraj Miasto.